Dobra, teraz mnie będzie słychać. Zapomniałem, że kurna mikrofon wyciszyłem. I taki jestem, kurde, zarąbiście mądry, że gadałem sobie do wyłączonego mikrofonu. Także. Siema jeszcze raz. Teraz już macie dźwięk. Jest, jest. Tutaj proszę mnie nie ten. Jakąś muzyczkę w tle puszczę, tylko pozwólcie. Coś bym tutaj odpalił. O. Tu. Nie chcę, coś tam leci. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, czy nie. No, także osobiście mogę powiedzieć, witam z Polski, z Łodzi. Strasznie mi smutno z tego tytułu. Nie mam jej już, z Łodzi jestem tylko do jutra. Także od razu mówię, odpowiadam wam na pytanie najważniejsze, które będzie się pojawiało na tym czacie, ale odpowiadam wam raz. Ci, którzy są pierwsi, będą wiedzieć. Jutro jadę w trasę. Znaczy, z tym nagrywaniem to jest tak, że został mi jeszcze materiał z Rozloga 5. Szykuję dla was małą niespodziankę. Ale to... To dowiecie się w swoim czasie. Na razie nie chcę tego, że tak powiem, zdradzać wszystkiego. Chciałbym, żebyście się skupili, jeżeli chcecie pytania jakieś, to żebyście się skupili na pytaniach odnośnie Japonii. Ja wam tam mniej więcej będę, to co pamiętam, to będę wam opowiadał. Jak się będą pojawiały ciekawe pytania, to będę wam odpowiadał na te pytania. Natomiast do 23 max siedzę, ponieważ no mam jeszcze dwa odcinki do zmontowania z Japonii przed wyjazdem. Także no. No miała być dieta, ale zostały mi dwie butelki Pepsi, także. Co mi się podoba... Znaczy... Łatwiej będzie mi odpowiedzieć, co mi się nie podobało w Japonii. Ale zaczynając w ogóle od początku, czyli... To, co się wszyscy pytali. Ile mnie to kosztowało? Miało być 8 tysięcy. Cały koszt. Wyszło ponad dycha. Czyli jakieś... Z Darkiem liczyliśmy, wyszło około 12 tysięcy na głowę. Tak już wszystko licząc. Fakt, że... nie hamowaliśmy się zbytnio, także było grubo chwilami, ale fakt, no około 12 tysięcy wyszło ze wszystkim. Gdyby nie ta wycieczka do Kyoto, myślę, że zostałoby nam w kieszeni jakieś 1000 zł więcej, bo te bilety były drogie. Bilety do Kyoto w tam i z powrotem wyszły 900 coś złotych. Tak naprawdę, także trochę nas to szarpnęło, ale biorąc pod uwagę cały budżet, no to... Nie no, w sumie spoko, bo nie oszczędzaliśmy za bardzo. Nie było jakiegoś oszczędzania. Co chcieliśmy, to jedliśmy. Nie patrzyliśmy za bardzo na ceny, nam się coś podobało, wchodzimy, jemy, tak? No... Anihilowaliśmy się prawie codziennie. Ale to może był minimum, okej? Okay? Przelicznik gdzieś tam kiedyś podawałem. 100 jenów to jest 3,60, 3,70. A co mi się podobało? Samochody. Chociaż cywilne samochody to jest zupełnie inna bajka niż gdziekolwiek indziej. Te samochody tam w Japonii to jest zupełnie inny świat. Naprawdę. Oni mają zupełnie... Motoryzację całkiem dla siebie. Zadziwia mnie to wręcz. Jak potrafili się dostosować, no głównie Toyota, tak, ale inne marki też, jak potrafiły się dostosować do rynków zachodnich, gdzie to, co jeździ u nich, a to, co jeździ u nas, to jest w ogóle dwie różne rzeczy. No właśnie, tak jak Sebastian pisze, że jechać i oszczędzać, to ten... nie ma sensu.
Najładniejsze autko z Japonii, jakie zobaczyłem, to ewidentnie w muzeum to, co dzisiaj widzieliście, Skyline i Datsun. A na ulicy widziałem dwie Hondy NSX, parę RX-7, RX-8, Suprę, jakiegoś Lancera, jednego, drugiego. Co sądzę o Spicjuszu? Łukasz jest nieźle szurnięty. Wesoły chłopak, ale dlatego dobrze się nam, mi się wydaje, jakoś tam współpracowało, tak powiem, razem. Mateusz, ale wierz mi, jak to była taka sytuacja, że my tam chodzimy po tym muzeum, bo przeszliśmy tą wystawę Toyoty. Tak jak dzisiaj w odcinku, tam te symulatory, nie symulatory, FT1, te EGT86 od TRD porobione i tak było zarąbiście i nagle tak niedosyt, nie? Ale mówię, gdzieś jeszcze coś musiało być. I patrzymy, jest jeszcze to Historic Garage. Wbijamy tam, oglądamy, no tak, no fajne klasyki i tak dalej, no podobały mi się, no DeLorean, tam Mustangi i te sprawy, nie? Ale tak miałem ten niedosyt, bo ja mam Shira na buncie japońskiej motoryzacji. I w pewnym momencie idę sobie z tą kamerą, te modele tam nagrywam, taki moment i wchodzi Łukasz. Słuchaj, Damian, zaraz się zesrasz. I ja wybuchłem śmiechem, potem nagrałem tą kwestię do tego. Potem nagrałem tą kwestię do kamery, wchodzę, a tam po prostu stary Soarer, stary Datsun, Hachiroku, stary Skyline. Stara celika, po prostu wow. No, zanim zacząłem to w ogóle nagrywać, tak stałem i takie. Znaczy, to ciężko nazwać to tramwajem, bo w sumie, nie no, u nas w Łodzi tramwaje też mają takie tory. Przystanki odległościowo mniej więcej jak normalne tramwaje miały. Chyba zgubiłem korek. No, tu jest. Natomiast to były takie pół tramwaje, pół pociągi, mi się wydaje. Ale fajna sprawa, bo miałem zarąbisty dojazd do Auspicjusza tym tramwajem naszym akurat. Łukasz, Japonia na pierwszy rzut oka. Ja nie chcę się, wiecie, wypowiadać za bardzo jak znawca jakiś, bo ja tam byłem 2 tygodnie. Takie moje pierwsze wrażenia tylko są. Japończycy w ogóle mają świrę na punkcie firmowych rzeczy. Tak jak dzisiaj w odcinku tam było, chyba tam Łukasz coś tam wspominał, poza kamerą, że tak powiem. Oni mają tak, że jak w reklamie ktoś im powie, że coś jest zarąbiste, tak jak te Beatsy. Tam dużo ludzi chodzi w Beatsach. Nie wiedzą, że są lepsze słuchawki od Beatsów. Po prostu Beatsy są super wyreklamowane, są fancy i super, nie? No, u nich jest, chodzi o to, żeby być po prostu na czasie, nie? Lot do Japonii i z Japonii w zasadzie przespałem w większości. W tamtą stronę oglądałem sobie Kimi no Na wa po raz kolejny. Jakiś tam film japoński i z powrotem też film japoński jeden obejrzałem, ale w zasadzie większość przespałem, także... Co, nie wiem... Nie wiem jak z tym wiekiem kobiet jest, bo wiesz, no... O dowód ich nie prosiłem, nie? Więc ten... Co do spotkań, bo to też widzę, że strasznie przewijało się i tak dalej. Walenty, za chwilę dostaniesz bana i tak to się skończy. Co do pozdrowień była, nie raz, nie dwa, temat był, także nie będę się dalej wypowiadał. Lot trwał 11 godzin, niecałe. W tamtą 10:40 i w tą chyba 10:15, bo tak bardziej z wiatrem było. A wracając do spotkań. Ja miałem w planach spotkać się z Auspicjuszem, czyli z Łukaszem. Miałem w planach spotkać się z Emilem. I to było planowane, tam z nimi się dogadywałem, że przyjadę i tak dalej. Natomiast nie miałem w ogóle zamiaru spotykać się z Gonciarzem. No bo nie. Jakoś tak stwierdziłem, że nie chcę mi się zawracać mu dupy, to jest raz. A dwa, że ostatnio jakoś tak
nie podchodzą mi jego vlogi. Przestałem nawet oglądać. Natomiast, miałem przyjemność, bądź nieprzyjemność go zobaczyć na żywo. Siedział po prostu, jakby mu, nie wiem, pół rodziny z karpetkami ktoś wytruł, przygnębiony, więc chłopak jakiś problem miał ewidentnie. A jeżeli ma tak na co dzień, to ja dziękuję. Po prostu. Także, widzisz, go widziałem, nawet się z nim nie witałem. No, Łukasz z nim piątkę przybił i to było tyle. Mi się nie chciało, szczerze mówiąc. Tak, do Japonii planuję wypad jeszcze nie jeden. Nie wiem jeszcze, czy uda się w tym roku. Zobaczę, jak to będzie finansowo wyglądało, no bo zęby, niestety. Wróciłem do szarej rzeczywistości, dzisiaj byłem u dentysty. Natomiast jeżeli się uda, to może w tym roku jeszcze polecę. Jeżeli nie, to na pewno w przyszłym. Wiesz co, może i tak, ale mówię, ja w ogóle szedłem, jak się dowiedziałem, że tam siedzi, że jest Gonciarz na tym spotkaniu, bo on był na tym spotkaniu polonijnym, to się śmiałem z Emilem, że mówiłem, Emil, zobaczysz, wbiję na to spotkanie, podejdę do niego z kamerą i zrobię takie, wiecie, jak to on robi w lustrze, nie? Podchodzi z kamerą i jest takie, o kurwa, Gonciarz! Ale wszedłem, zobaczyłem go. I mówię, no miał taką minę, że nawet aż mi głupio było tak żartować. Nie chciałem ten. Gadał sobie tam ze znajomymi i to nawet mi się tam potem nie chciało zawracać mu dupy, szczerze mówiąc. Japonki mi się zawsze podobały. Kebaby są, tylko że kebaby tam są malutkie podobno. Nie wiem, ja nie kupowałem, bo widziałem. Są malutkie i drogie. I wbrew pozorom, obcokrajowców jest bardzo dużo. A co do Japonek, to muszę wam powiedzieć szczerze, że pomimo całego mojego fetyszu uwielbienia japońskiej urody, i naprawdę uwielbiam ich urodę, tą japońską. Natomiast ładnych, takich bardzo atrakcyjnych Japonek, procentowo w stosunku do całości, jest dużo mniej niż ładnych Polek, procentowo do całości. Także, no, to tak tyle, nie? A coś tam jeszcze miałem mówić i teraz wyleciało mi ze łba. W zasadzie to mi wszystko smakowało z Japonii. Przywiozłem sobie pałeczki z Japonii, tylko i wyłącznie. A, dwa filtry jeszcze do aparatu, polaryzacyjne. I jakieś tam jeszcze pierdoły. A, no to pokazywałem wczoraj na live'ie, że sobie przywiozłem o takie, o. To są jeszcze nieodpakowane trzy fuki, egzemplarze mangi. I edycja taka kolekcjonerska, a co jest w środku, to tak, o, żeby nie było, cenzurę zrobię, to tyle. Co tu w ogóle się dzieje? Wiesz co, za mosty płacę 2000 od sztuki, czyli prawa 2000, lewa 2000. To jest tak na teraz. Bo potem jeszcze będę jakieś tam inne rzeczy robił, także. Kamil, wiesz co, ja bardzo chętnie zrobiłbym wiele takich rzeczy, chociażby jak ta playlista. Tylko jak widzicie, nie mam czasu. Materiał, który nagrywałem w październiku, leży odłogiem, nie mogę go zmontować, bo nie mam na to czasu. Japonię miałem robić na bieżąco, a zostały mi jeszcze dwa odcinki. Połowa Rodloga piątki jest niezmontowana, nieruszona. Muszę to zmontować i zacząć to udostępniać. Dodatkowo jadę w trasę jutro i możliwe, że zacznę kręcić i znowu
Znowu czas, tak? Także. Surowe jajko pałeczkami, surowe jajko się je po prostu zresztą. A co do jedzenia japońskiego, jest to chyba jedna z moich ulubionych kuchni. Nie powiem, że najlepsza, ale jedna z ulubionych. Śmieszną historię w Japonii? Kurde. Nie, szczerze mówiąc, to cały wyjazd był śmieszny, nie? Starałem się to uchwycać na vlogach, to jak sobie tam jaja robimy z chłopakami, bo było kupa śmiechu, naprawdę. Nie raz, nie dwa to sikałem ze śmiechu wręcz. No i początek w ogóle, moje pierwsze wrażenie było dość takie specyficzne, bo jadąc tam, zastanawiałem się, jak sobie poradzę, czy się ogarnę, czy będzie wszystko. Czy dam sobie radę logistycznie i tak dalej. Przepraszam. I tak dalej. No i wysiadłem, ogarnąłem się na lotnisku z Darkiem, po czym odebraliśmy internet. Google Maps w Japonii to jest w ogóle miazga. Wszędzie was zaprowadzi za rączkę, nie? Bardzo pomaga w organizacji przejazdów pociągiem, żeby zobaczyć, którą linią najlepiej jechać. No i tak naprawdę po 3 dniach to ja już po dworcach. Dworce są bardzo intuicyjne. Tam jest oznaczenia są po japońsku i po angielsku, tak jak widzieliście na vlogach. I po 2-3 dniach to ja już latałem jak u siebie. Po prostu planując trasę, wiedziałem, przez jakie stacje jadę, na jakich stacjach się przesiadam. I wchodząc na perony, po prostu na dworce. Latałem po znakach, tak? Czyli tak jak kierowca jeździ po autostradach. Najlepsza miejscówka. Najlepsza miejscówka to było to muzeum historyczne, jeżeli chodzi o auta. No i jeszcze mi się bardzo, bardzo mi się podobało ogólnie. Miasto, całe Tokio mi się podobało. Co do tego zanieczyszczenia, to w Japonii wcale nie ma takiej tragedii, naprawdę. O, właśnie, bo to było kolejne pytanie, dlaczego oni noszą maseczki? I głównym powodem wcale nie jest zanieczyszczenie powietrza, bo noszą maseczki, głównym powodem, dla którego noszą maseczki, to jest, oni tam strasznie myślą bardzo kolektywnie. Tak, jak działać dla dobra społeczeństwa, jak nie szkodzić, i tak dalej. I przez to, jeżeli ktoś zachoruje, to zakłada maseczkę, żeby innych nie zarazić, tak? Oczywiście są też inne powody. Ja tam wspominałem, że niektórym się na przykład nie chce malować laską, inne laski na przykład wstydzą się uzębienia, bo Japonki mają bardzo krzywe zęby w większości, dlatego że tam. Tak jak mi Emil mówił, aparat na zęby kosztuje tyle, co średniej klasy samochód. I w większości nie stać na to, żeby wywalić tyle hajsu na aparat. Stąd problem. Osób w Tokio. Powiem ci, 13 milionów to jest w samym Tokio. W całej aglomeracji jest ponad 30 milionów ludzi. I naprawdę widać. Widać, pociągi jeżdżą co 2 minuty i co 2 minuty pociąg jest pełny, więc jest moc, że tak powiem. Następny wyjazd do Azji. Ja Azję, dopóki Azji nie roztrenuję na dobre, czyli jeszcze mam Koreę, Tajlandię, chciałbym Wietnam odwiedzić. To. No i Japonia jeszcze, nie? To się nawet nie ruszam nigdzie chyba dalej. Chyba, że jakaś Ameryka Południowa. Ale to już tak w późniejszym tym. Przypał w Tokio nie miałem żadnego. Najlepsze jest to, że tam w ogóle można sobie flaszkę zrobić w parku i nikt wam nic nie powie, że chlejecie, dopóki nie robicie rozruby, nie? Tak długo, jak nie przeszkadzacie nikomu z zewnątrz, to możecie chlać. Nikt wam nic o to nie powie, to jest coś pięknego, naprawdę.
Na spotkanie z widzami niestety nie mam czasu. Myślę, że do wakacji nie będę miał czasu w ogóle. Chiny również, ale Chiny jakoś nie jarają mnie aż tak. Nie mam ten. Tam było jeszcze jakieś takie pytanie. Muszę je odnaleźć teraz. A, właśnie. Co do traktowania. Raz można pić za 50 zł. No w sumie można, nie? Trochę drożej. Co do traktowania obcokrajowców. Jeżeli jesteśmy turystami, to wiem od przyjaciół. Jeżeli jesteśmy turystami, no będziemy po prostu super. W ogóle dziękują nam na każdym kroku, przepraszają i w ogóle kultura jest niesamowita. Natomiast jeżeli ktoś już tam mieszka, pracuje, to w pracy. Często, gęsto jest mobbing w stosunku do obcokrajowców. Uważa się ich za gorszych. Często, gęsto, jak już się podpadnie, to potrafią dopierdzielać, że a to nie potrafimy rozmawiać, a to to, a to tamto, a to sramto. No, robi co do zębów. Mam w planach skończyć do końca roku, ale jest tego za dużo, także może być tak, że jeszcze się na przyszły rok coś przesunie. Zobaczymy. Przód będę miał za 2 miesiące. Ale zostały mi jeszcze kwestie tutaj tych braków, co tu mam. Także trochę jeszcze roboty jest. Nie rozmawiamy dzisiaj o trasie, od razu mówię. Nie interesują mnie pytania o trasę, chcę od niej jeszcze. Ostatni dzień bez pracy. Także. Zupę pałeczkami. Znaczy, z ramenem jest tak, że my dostajemy pałeczki, łychę normalnie, nie? Więc są dwie opcje. I dwie opcje są kulturowo dozwolone w Japonii. Albo sobie jemy pałeczkami, a zupę wyjadamy tą łychą. Albo po prostu trzaskamy wszystko pałeczkami, a zupę spijamy prosto z michy. I nikt o to nie ma pretensji. Natomiast w Japonii jest tyle rzeczy do zobaczenia jeszcze, że wrócę tam na pewno. I. No. Co do mojego ulubionego anime, polecam wszystkim, każdemu i w ogóle film, który zdobył, po prostu rozbił bank w tym roku. Czyli to, co oglądałem w samolocie. Kimi no Namawa. Oryginalny tytuł, a angielski jest chyba Your Name. Jakoś tak. Chciałbym zrzucić do 90 kilo, zobaczymy. Znaczy, Malina, to nie jest też tak, że ja mogę sobie to wszystko pierdzielnąć i tak sobie zacząć, tak? To też wymaga trochę czasu, nie? Co do JDM-u na ulicach, rzadko. Wcale nie jest z tym aż tak cudnie, jak wszystkim się wydaje. Kto nie oglądał Dragon Balla, nie? 2 tygodnie byłem. Bo wyjeżdżaliśmy 22, wracaliśmy 6. Jeszcze dwa vlogi jeszcze zostały. Z tego. Żeby wyścigi zobaczyć w Japonii, to trzeba już znać, że tak powiem, gdzie szukać i tak dalej. Ale jak ktoś się trochę zagłębi, to myślę, że nie ma tragedii. Co do jazdy w Japonii, to jak przejechałem się jako pasażer tylko, niestety nie miałem okazji jeździć. Ale obserwowałem drogi, zarówno z taksówki, jak i z Emilem, jak jechaliśmy. I stwierdzę, że nie jest dużo trudniej niż w Europie. Ktoś, kto jeździł w Anglii, to w ogóle by się połapał w Japonii. Także nie ma tragedii. Drogi są dość intuicyjne. Właśnie, z parkingiem to jest generalnie wesoła sytuacja, ponieważ są takie parkingi u nas pod domem były, tak zwane kto pierwszy, ten lepszy.
że wjeżdżamy, sobie można zaparkować, zapłacić za parking i tyle. Natomiast jeżeli ktoś chce być posiadaczem auta, musi mieć udokumentowane na papierze, że ma wykupione miejsce parkingowe. W Tokio bardzo niewiele ludzi, w zasadzie ci, co mają fanaberię, że mieć auto, tylko je posiadają, ponieważ miejsce parkingowe niekiedy jest droższe od mieszkania. Także to jest już dla bogaczy, naprawdę. Darek twierdzi, że on, no on się nie bawi w takie rzeczy, nie? Także tajemniczy towarzysz to był człowiek, który nie bardzo chciał być na YouTubie z racji pracy i tak dalej. I staraliśmy się ukryć to jak tylko się dało. Natomiast jeżeli był jakiś przeciek, tam dwie osoby mi strasznie podpadły tym, bo no wiadomo jak to ze staraniami jest. Czasami się zdarzy tak, że tam gdzieś jakaś półklatka, sekunda czy coś, cenzura nie zadziała. I sporo osób do mnie pisało na prywatne wiadomości, informowało mnie o tym i o to dziękuję, za to dziękuję tym osobom. Natomiast zdarzyli się tacy pseudointeligenci, którzy walnęli posta albo komentarz publicznie, żeby sobie reszta przeczytała i zobaczyła i tyle, no, co tu dużo mówić. Czy mafii tam nie widać w ogóle? Co do hotelu, to nie był hotel, to było mieszkanie z Airbnb. Czyli my tak naprawdę mieliśmy do dyspozycji mieszkanie dla siebie. Wyszło tanio, bo naprawdę zapłaciliśmy tam 1500 zł od osoby chyba wyszło. Czyli 100 zł, tam 105 zł chyba za dobę od łebka. Trochę jetlag mnie trzyma jeszcze. No, w Japonii już 6 rano. I muszę powiedzieć, że bardzo fajna opcja. Chyba bym się nie zdecydował na hotel. Z tego względu, że my mieliśmy tam akurat w mieszkaniu fajnie. Mieliśmy pralkę, mikrofalę, lodówkę, suszarkę, wszystko. Żelazko, nie żelazko, więc mogliśmy sobie tak naprawdę mieszkać tam. I to super sprawa. Łukasz, co do nieprzepadania za japońską kuchnią, to wiesz, to jest jeszcze pytanie. Jaką japońską kuchnię ty znasz? Bo jeżeli dla ciebie definicją japońskiej kuchni jest sushi, no to zdziwiłbyś się, bo sushi bary naprawdę ciężko znaleźć w Japonii. U nas na przykład na osiedlu barów z ramenem czy z udonem było kilkanaście, jak nie ponad 20. A sushi były raptem chyba dwa, więc no właśnie. Znaczy, Rafał, myślałem o Korei z Emilem, tylko że to jest taki problem, że to jest koszt, nie? Korea to jest strasznie duży koszt, a no wybuliłem na tą Japonię dość sporo i czeka mnie sporo wydatków w przyszłym roku, też sporo inwestycji. YouTube rozwija się, ale no nie są to takie kwoty, które by pozwalałyby mi jakoś inwestować w ten kanał za bardzo. Bardziej to one tam wspomagają jak na razie. Aczkolwiek w tym roku zaczęło się dobrze, więc może nie będzie tak źle. No ale no, chciałbym się wybrać kiedyś do tej Korei. Ciekawi mnie, bardzo mnie ciekawią takie kraje. Właśnie Korea, Wietnam, do Kolumbii bym się chciał wybrać. Bo nie rają mnie kraje, w których jest nuda. Kraje, do których wszyscy jeżdżą, to nie bardzo, nie? Czy Łukasz, to jest, wiesz, to jest, no wracając do kuchni japońskiej, to jest kwestia tego, że trzeba tego zasmakować, żeby zobaczyć, czy to komuś pasuje, czy nie, bo te rameny, które my mamy w Polsce, mają się nijak do tych, które są tam. I naprawdę jest różnica. I uważam, że kuchnia japońska jest w ogóle jedną ze smaczniejszych. Co do medycznych konopi, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ w ogóle, jeżeli chodzi o narkotyki, o marihuanę, prawo jest bardzo restrykcyjne. Była sytuacja tego typu, że kiedyś jakąś gwiazdę złapali, pop czy coś, i miał przy sobie tam ileś gramów marihuany,
To siedzi do tej pory jeszcze w pace, nie? Dostał chyba tam 15 lat czy 20. Co do tych frikach mangowych, to na eventach są cosplaye, ludzie, którzy się przebierają w to. Na ulicy też można znaleźć, ale to raczej takie właśnie dzielnice jak Akihabara, jak coś tam się dzieje, bo. Znaczy, Dami Vlog to jest od imienia, tak, ale. Skąd się wzięło Dami w ogóle? Kiedyś było, znaczy mój nick we wszystkich grach to jest Dami SRT. Miałem ten SRT dorzucić, ale już stwierdziłem, że pora od tego odejść, bo to było kojarzone z grami głównie w moim przypadku. Więc. Więc tak zostało po prostu Dami. Obciąłem to SRT, dorzuciłem vlog. Przy okazji to jest fajnie, taka gra słowna jest trochę, bo daily vlog, Dami vlog, wiecie. Tak to śmiesznie. A co do USA? Są miejsca, które chciałbym odwiedzić, ale to, wiecie, do USA to mogę jechać nawet jako 70-latek i wiem, że tam sobie poradzę w tym wieku, tak? Natomiast do takich krajów jak Wietnam, czy nie wiem, Kambodża, Namibia i tego typu, no to raczej wolałbym jechać, tak powiem, w sile wieku, nie? Co do powrotu z Tokio, no może śmiesznie to zabrzmi, dziwnie i tak dalej, ale naprawdę prawie się popłakałem. Siedziałem w pociągu jadąc na lotnisko i oczy po prostu się robiły mokre, a na lotnisku jak spojrzałem, że już zaraz odlecę i koniec będzie, to prawie się popłakałem, nie? Była dla mnie po prostu tragedia. A czemu nie? Właśnie takie egzotyczne kraje, dzikie. Ja w ogóle mam bardzo dużą ochotę wybrać się do takich krajów tam bliżej Syrii i tych okolic, ale na razie jeszcze sobie odpuszczam. No i ta Japonia mnie strasznie ciągnie mnie ta Japonia. Czy ja wiem, czy narcystyczna? Każdy może sobie to odbierać jak chce, nie? Ale chciałem, żeby to było coś kojarzonego ze mną, a nie po prostu daily vlog, którego używają inni. Dlatego też zmieniłem trochę template'y, zmieniłem trochę stronę wizualną, zmieniłem wiele rzeczy, bo już zaczynało mnie wnerwiać to, że każdy porównywał mnie do kogoś tam i twierdził, że to mam od kogoś, a tamto mam od kogoś, a tamto mam jeszcze od kogoś. To wiecie, w momencie, kiedy staramy się jakoś tam i przez przypadek coś wyjdzie nam tak jak komuś, a dostajemy potem komentarze, że kogoś ściągnęliśmy, to trochę za przeproszeniem chuj strzela człowieka, nie? Chciałem trochę od tego odejść. Darek generalnie miał bekę trochę z tego wszystkiego, ale. Ryż? Nie, ryżu nie kradłem. Aczkolwiek ryż to jest w ogóle jest wszędzie w Japonii. Ja akurat jestem wielbicielem ryżu i uwielbiam ryż. Dlatego mi się tam dobrze jadło i ta kuchnia mi odpowiada. Natomiast myślę, że na dłuższą metę strasznie drażniłoby mnie brak masła. Pieczywo jeszcze może bym przeżył. Ale takich niektórych polskich potraw. Nie wiem, czy dałoby radę, szczerze mówiąc. A co do klasyków na japońskich drogach, to tak jak już mówiłem wcześniej, nie ma tego wiele. Naprawdę. Szału nie ma, czyli to, co wszyscy mówią, że Japonia taka w ogóle JDM na każdym kroku i w ogóle super fajnie i automaty z majtkami, inne duperele, to. Polonia w Japonii jest bardzo nieliczna i jest to była dość spora grupa Polonii. W Polonii może jest w Tokio, nie wiem, 150 osób, 200 może, coś koło tego. No może teraz trochę więcej, ale myślę, że nie więcej niż 1000. Lidla nie było w Japonii. A co do Sebastian, co do twojego pytania o danie. No dla mnie nie było zbyt egzotycznych dań, bo nie ma chyba czegoś nowego, bo większe rzeczy wiedziałem co i jak.
nie sprawiło na mnie to jakiegoś ogromnego szoku, że tak powiem, kulinarnego, że wow. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że wszystko było takie dla mnie w miarę normalne, ale bardzo smaczne. To jest fakt. Co do miejsca zamieszkania, na razie nie zmieniam. No, mieszkam tu, gdzie mieszkam, jest okej. Okay. Będziemy myśleć później. Właśnie fugu. No, chyba fugu jest ta ryba. Nie jadłem. Znaczy, żółty monster tam jest inny, bo tam jest żółty monster, to jest ten taki pomarańczowy, tropikalny, ale smakują tak samo. Smakami się nie różnią. Czy szabu-szabu wygrało? Ewidentnie. To jest w ogóle danie numer jeden w moim życiu. Nie jadłem niczego lepszego. Doprawdy. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w Japonii i nie spróbuje szabu-szabu, to zrobi sobie krzywdę, bo to jest... No, nie da się tego za bardzo nawet opisać. Po prostu tak zarąbiste danie, że trzeba to zjeść. Po prostu trzeba to zjeść. Tak samo jak ten grill, którego pierwszego dnia jedliśmy tam z Emilem. Też zrobił na mnie super wrażenie. Ja mało gotuję w trasie, także wiecie, nie ma ten. Znaczy, wiesz co, Dymek, mi się wydaje, że ja w ogóle miałem takie postanowienie na ten rok, że trochę więcej siebie, takiego normalnego, pierdzielniętego Damiana pokażę w tych vlogach. No i udało się. W sumie tam z fizjuszem to było tak, że po prostu my się razem nakręcaliśmy, nie stresowaliśmy się w ogóle przed kamerą. Były non-stop jaja, non-stop się chichraliśmy z czegoś. I naprawdę daje radę, nie? Znaczy, co do Emila i jego filmów o Korei, to mi się wydaje, że dużo ludzi po prostu źle to odbiera. Polacy mają, takie jest moje zdanie, Polacy mają tendencję do generalizowania wszystko na czarne albo białe, nie? I nie ma nic innego. Jest czarne i białe. Aż mi się balans bieli zmienił na kamerze. Zrobiłem się blady. No, i jest. No to nie jest do końca tak, bo on wiele razy powtarzał, że on zdaje sobie sprawę z tego, że dzieje się źle w Korei i tak dalej. Tylko że, no kurde, w innych krajach też są cyrki, naprawdę, w innych krajach też jest bieda. W Japonii też są bezdomni, którzy śpią w kartonach. Widziałem wielokrotnie, więc. No okej, w Korei jest reżim, w Korei jest Kim, który tam sobie i tak dalej, tylko że oni też starają się w jakiś tam sposób co jakiś czas wyciągnąć rękę i mi się wydaje, że więcej moglibyśmy zrobić współpracą i dyplomacją, aniżeli nakładaniem sankcji. Co dają sankcje? Sankcje dają tylko to, że ci biedni ludzie, ci najbiedniejsi w Korei, na tym cierpią, bo ci, którzy są przy władzy i są obrzydliwie bogaci, oni mają w dupie sankcje, bo oni sobie i tak nielegalnie ściągną rzeczy z Chin. Więc ich to w ogóle nie rusza, nie? Japończycy mają świra na punkcie Mercedesów, BMW i Porsche. To są fury, które ich strasznie, strasznie jarają, jeżeli chodzi o Europę. Live jeszcze tak mi myślę, że nie całą godzinę. Znaczy, co do elektroniki, to różnie to bywa, wiecie? To zależy. Kurde, jak mnie ten balans bieli drażni. Zmień się. I. Nie chce się. O, zmienił się. Co do elektroniki, to jest tak, że. Ja tam porównywałem ceny. Gdzieś kiedyś w którymś vlogu. I są rzeczy dużo tańsze, są rzeczy lekko droższe, są rzeczy w tej samej cenie, więc. Nie ma ten. No różnie to bywa. Natomiast obiektywy są tańsze, bo przy obiektywach już jest
różne, dość duże różnice cenowe są. Co do europejskich fur jest ich bardzo mało. Nie licząc właśnie Mercedesów, BMW i Porsche. To są fury, które tam latają. O, Vector na ciebie pojawił się, ma. Nie, ja jak czytałem to, co się działo w Polsce, to po prostu ja pierdykam. Jak mi bardzo żal kasy zostawionej? W ogóle mi nie żal. W ogóle mi nie żal, ponieważ to wiecie, to był wypad taki, to było takie moje pierwsze z marzeń na liście do realizacji. I jadąc tam wiedziałem, że to nie będzie oszczędzania, bo ja po prostu chcę doświadczać tej Japonii, ile wejdzie i... Nie miałem hotelu, to już mówiłem. Ale te wasze dyskusje tutaj. Ale co do tego, że tej kasy, to wiecie, można zrobić taki wyjazd na 2 tygodnie nawet i zamknąć się w 7-8 tysiącach. Tygodniowy wyjazd to myślę, że nawet w 5 można się zamknąć, jak trafimy ładnie bilety. No, my się nie zmieściliśmy. My pojechaliśmy po bandzie troszkę i no wyszło 12, ale 12 tysięcy na 2 tygodnie to i tak nie jest dużo, mi się wydaje. Znaczy, ja się w ogóle nie przejmuję. Tylko po prostu w pewnym momencie denerwuje mnie to. Ale dobra, no. Walę to, szczerze mówiąc. Po prostu drażni mnie to, że patrzę na to, jak ludzie się zachowują, i zdaję sobie sprawę, że dużo więcej ludzi jest takich, którzy się tak zachowują, i no, niektórych to krzywdzi, nie? Chińszczyzna. Właśnie, rozwaliło mnie to, że ja tam na którymś vlogu powiedziałem, że dużo Chińczyków jest. I ktoś tam napisał, że chyba Japończyków, a nie Chińczyków. Drona kupuję, jak wrócę z trasy. W kwietniu gdzieś. K na osobę, dokładnie. Także... Nie no, przesunę z tą kamerę trochę. O. No właśnie, jeszcze się nie orientowałem, bo nie miałem nawet... Nie miałem nawet kiedy. A Krzysztof, co do twojego pytania o driftingu. Mam w planach wybrać się... Tylko nie wiem jeszcze, czy w tym roku mi się uda, ale pewnie dopiero w przyszłym. Mam w planach wybrać się na jedno z Drift Matsuri, także... Będziecie mieli grubego vloga z tego. Naprawdę, jak ktoś się interesuje driftingiem, to już teraz zapraszam. USA, Australia, Kanada? To chyba Kanada, szczerze mówiąc. To trzeba wolno jeździć, żeby dron doganiał. On tam 70 na godzinę tylko ciśnie. Dobra, bo ja się tak trochę zamulam. A coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Osobiście na razie to driftowałem tylko i wyłącznie na symulatorze. Fajna zabawa, miałem kupować sobie sprzęt, ale wiecie, to i masa innych rzeczy też kosztuje, więc... A plany są na ten rok, jeżeli chodzi o sprzęt do nagrywania, do vlogów. Plany są na jakieś 15-18 tysięcy, także mam na co zarabiać.
W Japonii nikt nie pytał mnie o zęby, bo w Japonii ludzie mają trochę taktu, w przeciwieństwie do. Czy w Japonii mają bardzo dużo taktu, w przeciwieństwie do niektórych innych narodów. I to jest rzecz, która mnie niesamowicie urzekła w tym narodzie, że są mega grzeczni. Na parkingu. No, ustalmy jedno. Pałowanie golfa na ręcznym to nie jest drifting, tak? Sytuacje, gdzie się zbłaźniliśmy? Ciężko mi to ująć w sumie, bo. To wiecie, to bardziej. Gdyby oni rozumieli język polski, to pewnie byśmy nieraz się zbłaźnili. A tak to po prostu była z tego beka, że my coś komentowaliśmy, goście coś do nas mówi i heja. Nie opłaca się kupować DJI Osmo, bo ma bardzo kijową jakość nagrywania. Sejko, to nawet dzisiaj śnieg spadł, to sobie trochę po ulicach polatałem, ale ja na parkingach nie, to na skrzyżowaniach częściej. Znaczy, Markow, to nie jest tak, że oni sobie specjalnie krzywe zęby robią, bo oni, ja to poruszałem ten temat wcześniej, tam po prostu bardzo dużo ludzi ma krzywe zęby, bo takim rosną, a na aparat ludzi nie stać, więc muszą tak żyć z tym, niestety. No, ja wiem, że po co jeździć na ręcznym, ale Hondą tam też mi się udawało i bez ręcznego driftować, więc da radę. Wystarczy odpowiednio operować pedałami. Co tu się dzieje w ogóle? Nie, nie chciałbym. Ja poruszałem już ten temat i poruszałem też temat, że nie rozmawiamy o pracy na tym live'ie. Nie, nie będę. W ogóle chcę zmienić branżę. Zacznijmy od tego, że chcę zmienić branżę. Transport mnie przytłacza, męczy, wkurwia, irytuje, drażni i nie wiem co jeszcze. Przepraszam, że używam wulgarnych słów, ale no, delikatniej się nie da po prostu. Szampon ziołowy mnie zniszczyłeś. Ale fakt, pornole w Japonii są tak podobno są cenzurowane. Nie wiem jak to jest naprawdę, ale tak słyszałem od znajomych, że jest taka cenzura. Chyba, że tam ktoś sobie coś tam. Ktoś tam sobie coś tam wykupi, nie? Jakieś takie limitowane wersje. Nie wiem co i jak, ale. No już pytał się ktoś o tą Koreę. Tak wiem, że Emilowi usunęli kanał, ale ja tak się zastanawiam, czy po prostu albo dwie opcje, albo ktoś go bardzo nie lubi i mu na maksa zgłaszają te kanały, albo poleciał z automatu, bo to był jego taki pierwszy kanał, który kiedyś był o Korei Północnej. I tam może coś zostało w śladach, że tak powiem. Mój japoński leży i kwiczy nadal. Jedyne co potrafię powiedzieć, to podziękować, coś tam i tak dalej. Japońska telewizja to jest inny świat. Naprawdę. Po prostu to jest inny świat. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Byliśmy w hotelu w Kyoto, jak odpaliliśmy telewizję, popatrzyliśmy, to było takie. What the f... Dawid, pytania zawsze możesz podsyłać na maila. Natomiast teraz będziecie mieli trochę opóźnienia, bo przez 2 tygodnie prawie na wiadomości nie odpisywałem, bo nie miałem czasu na to. Chyba, że było coś bardzo, 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 bardzo pilnego. Starałem się coś tam załapać. I muszę to najpierw nadrobić, a dopiero potem będę odpisał na bieżąco, więc tak z tydzień, półtora będę to nadrabiał, nie? To jak to jest po japońsku, coś tam, coś tam. Wiecie, to jest tak ciężko jest, bo
To jest tak jak, kurde, ktoś mówi, ej, oj, słuchaj, jak gadasz po angielsku, powiedz coś po angielsku. I tak, no ciężko jest tak po prostu, nie, nawet co, nie? Japończycy mieli to w dupie. Naprawdę. Japończycy w ogóle. W telewizji się mówi, bo to było w nawiązaniu do sytuacji tej, co jest w Ameryce teraz, że Trump podpisał ten dekret o tym, że nie wpuszczać imigrantów i tak dalej. I to, co teraz też w telewizji jest, że są protesty w Japonii przeciwko temu w ogóle tej ustawie, co Trump wymyślił i tak dalej. Większość Japończyków ma to generalnie w dupie, naprawdę. Przejmują się, najbardziej przejmują się Amerykanie, którzy mieszkają w Japonii, oni strasznie się o to spinają. No i tam ci, którzy są bardziej, tak powiem, związani z Ameryką. A cała reszta ma naprawdę głęboko w dupie. Trueno nie widziałem na ulicy. To naprawdę, rzadki okres. Gierki były kiedyś, coś tam w Lola, ale no nie ma czasu niestety. Koszt właśnie wycieczki polega na tym, że niestety hotele, przejazdy i tak dalej kosztują, a do tego jeszcze organizacja. W momencie, kiedy samemu sobie organizujemy, to te 2-3 tysiące jesteśmy w stanie urwać. Ale no. Nocne życie japońskie. Byliśmy w ostatnią sobotę, tak jak ktoś tam orientuje się, ogląda mojego fanpage'a, śledzi czy tam Snapchata, to byliśmy w klubie. Dzieje się sporo, tylko tam tak naprawdę imprezy w klubach zaczynają się po północy, czyli w sumie tak jak u nas. Problem polega na tym, że pierwsze pociągi zaczynają jeździć przed 5 rano. No i jak ktoś chce wcześniej skończyć imprezę, to zostaje taksa, a taka taksa z Roppongi. Zapłaciliśmy 4300 jenów. To możecie sobie policzyć. 1000 jenów to jest 36 zł. Tak. 36 zł razy tam 4 plus jakieś tam jeszcze drobne z tego. Za trasę tam było 8 km. Także no. Nie jest tanio za taksę, że tak powiem. Bogactwo się wozi tym. Czy. Desplama? A nie, to jest śrubka, słuchajcie. To nie plama. Myślę o założeniu własnej firmy, ale to wiecie, na razie nie chcę o tym za bardzo gadać. Jestem fanem mangi anime, dość sporym, natomiast tak jak mówiłem na vlogach, ostatnio strasznie zaniedbałem to z braku czasu. Ale Kimi no Na Mae wa oglądałem, bo no straciłbym do siebie szacunek, gdybym tego nie obejrzał, jakby nie patrzeć. A co do Emila i jego żony, że nie gada po polsku. Wiecie, to zależy, mi się wydaje, że to zależy od tego, ile znamy języków. Mi na przykład w tym momencie przeszkadzałoby, gdyby moja partnerka, żona nie rozmawiała po polsku, bo mój angielski nie jest perfekcyjny i na pewno w wielu kwestiach ciężko byłoby mi się dogadać. Natomiast jeżeli ktoś tak jak Emil rozmawia po angielsku naprawdę bardzo dobrze, uczy się tego japońskiego kilkanaście lat, wiecie, to jest kwestia po prostu komunikacji, niczego więcej, więc myślę, że już miałbym to gdzieś, szczerze mówiąc. Z piciem będzie jeszcze we vlogu. Natomiast z piciem jest tak, że dopóki nikomu nie robimy krzywdy i nie zawadzamy, to możemy pić co chcemy i ile chcemy. No właśnie, to jest rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo to co mówiłem na vlogach, że a propos tych aut, bo tak jak Lugwid nam napisał, ja się zawsze zastanawiałem,
Dlaczego jest tak, że wszyscy jak kręcą w Tokio te vlogi, to te vlogi wyglądają tak wow, tam wszystko tak błyszczy. Co oni robią? Jak oni to kręcą, że to tak jest? Pierwszy raz wyszedłem na ulicę i spojrzałem auta, które wyglądają wszystkie jakby świeżo wyjechały z myjni. I po prostu byłem w szoku. Dosłownie. Tam po prostu wszystkie auta są tak wychwalone, wydmuchane, a na przykład taksówkarz na postoju albo śpi, albo wychodzi ze szmatką i sobie tam felgi wyczyści tutaj gdzieś boczek, żeby nie było ukurzone, nie? Także wow. Wiesz, Gabrysia, to ja jestem bardzo wymagający, jeżeli o to chodzi, dlatego jestem nadal sam. A co do auta moich marzeń, to już mówiłem, takie najskrytsze to jest właśnie LFA, najdroższe, a takie bardziej realne to jest R34. Akurat trzęsień ziemi nie oświadczyłem, chyba że były jakieś takie, których po prostu nie czułem. Ale nie oświadczyłem trzęsień ziemi. A szkoda, bo bardzo chciałem. Co do alkoholu, to tak, whisky w miarę ta sama cena. Alkohol wysokoprocentowy to samo. Sake to zależy, co tam pijemy, jaki rodzaj tego japońskiego, bo tam macie wina. Tak naprawdę sake to jest japońska nazwa na alkohol. Więc może do sake można zaliczyć wina, jakieś tam wysokoprocentowe bardziej alkohole i tak dalej. Natomiast piwo wychodzi drogo, bo w sklepie trzeba dać te 300 jenów, czyli 3,60 razy 3, nie? To takie ponad 10 zł za piwo, za puszkę piwa w sklepie to już jest sporo, mi się wydaje. Silnik tylko i wyłącznie 2JZ. Ewentualnie RB. Więc to właśnie nie wiem, jak to jest z tym brudnym autem mandat, ale widziałem tylko jedno czy dwa brudne auta, więc bardzo możliwe, że coś w tym jest. Ale co jak, to nie wiem, naprawdę. Drogi mają bardzo czyste, ale tam po prostu w ogóle czystość w Tokio, to mi się wydaje, że to też trochę jest ze względu na to zanieczyszczenie powietrza. Kiedyś było dużo bardziej zanieczyszczone powietrze w Tokio, a wiadomo, że im mniej kurzu, pyłu i tak dalej, tym mniej tego fruwa w powietrzu. Im mniej tego fruwa, tym lepiej się oddycha. Jarzynno w Kyoto, cały dzień zdychałem, drugi. Ale to było, minęło. Z polskiej wódki dostępne jest, to chyba też chyba nagrywałem. Ale nie wiem, czy to już. Nie, to chyba dopiero będzie we vlogu. Z polskiej wódki jest tylko i wyłącznie Żubrówka w Polsce. I spirytus. I fun fact, Łukasz mi opowiadał kiedyś, teraz jak był, znaczy teraz jak byłem, że w Chinach spotkał hardkorów, Chińczyków, którzy robili driny. I się okazało, że sprzedawali to też na szoty, ale nikt nie chciał tego kupować. I właśnie driny ze spirytusu polskiego robili, albo na szoty sprzedawali spirytus w pubie. Po prostu obłęd. Polskich akcentów w Tokio prawie nie ma. No mówię, ta Żubrówka i spirytus. To jest wszystko z polskich akcentów. Nie ma nic innego. Dosłownie. Moje zęby wyniosą mnie tyle, że pochłoną cały budżet. Także czy mają małe stopy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale no, na pewno mają mniejsze niż Europejczycy. Co mnie zadziwiło, to Japonki do tej pory nie nauczyły się i kupują buty o numer 2 za duże. I to strasznie komicznie na ulicy wygląda. Naprawdę. Także
Słuchajcie, od razu mówię, pytanie typu, czy ruchałem, czy zamoczyłem i tak dalej. Ogarnijcie trochę się, bo chciałbym jednak jakąś kulturę zachować. Jeżeli będą się powtarzały pytania, to mówię to raz i nie będę się powtarzał, będą leciały bany. Bo trochę jest to nie taktem, żeby się komentować w ten sposób, co tu dużo mówić. Chopin jest, ale nie ma aż, mi się wydaje, aż takiej popularności. Ktoś, kto się interesuje muzyką, to tak. A natomiast jeżeli przeciętnego Japończyka zapytamy o Polaka, to chyba numerem jeden jest w tym momencie Lewandowski. Lewandowskiego chyba najbardziej znają. Z racji tego, że w Japonii jest piłka nożna i baseball to są sporty narodowe, więc dlatego znają Lewandowskiego i Błaszczykowskiego jeszcze, nie? Czy ja wiem, czy skośne oczy mi się w Japonkach podobają? Bardziej uroda, twarz i zachowanie może trochę. Nie wiem, to jest temat rzeka. Także. Nie wiem, czy tam przytyłem, bo w sumie jak wyjeżdżałem, to ważyłem podobnie. Czyli mi się wydaje, że po prostu utrzymałem wagę, nie? Ale 107 kilo to jest zdecydowanie za dużo. I muszę trochę zbić w dół. Nie wiem, no. Światem jest taki problem, że tam się mi skończyły miejsca na przeglądy i musiałbym go w końcu przerejestrować, a mi się nie chce i nie wiem właśnie, czy go nie sprzedam, po prostu gdzieś nie kupię z jakiegoś gówna małego, kolejnego. Pyk. Jednego mniej. Co do muzyki? Kurde. Szczerze mówiąc, nie wiem. Naprawdę. Co oni tam słuchają? Ale bardziej takie popowe piosenki. Takiego rocka typowego, jakiegoś takiego prawilnego rocka nie słuchają. No, Japonek sporo ładnych jest, ale tak jak mówiłem, no ten procent nie jest aż tak duży jak w Polsce, jeżeli chodzi o ładne kobiety, także. Odróżniasz. Znaczy, najprościej odróżnić Azjatów po języku. Jeżeli ich słyszę, to wiem. Nie znam tych języków na tyle, żeby się w nich porozumiewać, ale po brzmieniu, jak ktoś się trochę orientuje, to usłyszy, czy to jest Chińczyk, czy Japończyk, czy Wietnamczyk, czy Koreańczyk, tak? Także bardzo łatwo można to ogarnąć. No, trochę było. Trochę było, bo jak zobaczyłem te felgi, potem zobaczyłem te wydechy, zawiasy i tak dalej, to było takie. Na ceny nawet nie chciałem patrzeć za bardzo. Na początku przy felgach trochę zerkałem, bo bałem się, że nie ten. Natomiast strasznie duży kult Subaru jest w Japonii, zauważyłem, bo bardzo dużo dedykowanych części do Subaru było i do Toyoty GT86. Czyli de facto też Subaru BRZ. Znaczy, czy anime słuchają? Bardziej bym powiedział, że J-Rock, J-Pop, który jest takim trochę. Japoński rock i japoński pop. To jest takie pomiędzy popem a muzyką z anime, tak bym to nazwał. Z wyglądu da się odróżnić, tylko to już jest trochę większa filozofia. Natomiast da się ich odróżnić. Jedyne co, no to ja mam na przykład największy problem chyba w rozróżnieniu Koreańczyków z Japończykami, bo w język muszę się trochę dłużej wsłuchać i z wyglądu też przyjrzeć, że tak powiem, nie?
Myślałem o mini stanie Mixer, wy się nie śmiejcie, ale naprawdę myślałem o Mixer z tego względu, że Japończyk! Komórki, telefony to są iPhony. To tak jak kiedyś osoba, o którą mnie pytaliście, czyli Gonciarz, powiedział, że nawet twój pies w Japonii ma iPhone'a i to jest prawda, tam wszyscy mają iPhony. A wchodzicie do pociągu i tam jest na przykład taki zwyczaj, że nie bardzo nie wypada rozmawiać, bo to, co nie wolno, to jeszcze wolno, ale jak coś nie wypada, to już nie wypada. I tam wszyscy siedzą z telefonami i napierdzielają, także. Właśnie ceny paliw, kurde, pamiętam, że widziałem, ale nie było dużej różnicy, szczerze mówiąc, z tego co pamiętam. Czy elektronika dużo bardziej rozwinięta? Nie powiedziałbym, w tym momencie to już się na świecie tak wyrównało. Tam jest bardziej dostępna, że tak powiem, bo takie high-endowe sprzęty łatwiej tam można dostać. W Polsce niektóre rzeczy są na zamówienie, trzeba ściągać i tak dalej. A tam po prostu wszystko leży na półkach. To jest jedyna różnica, mi się wydaje. Wieś tuning? Był taki Lexus. Kiedyś tam szedłem, tak na czarno zrobiony trochę. To dla mnie to już był wieś tuning, ale to. W Japonii to trochę inaczej wygląda, bo tam tam jest kilka stylów. Jest ten styl Bozoshoku i to w ogóle jest abstrakcja dla mnie, jak oni te Lambo tam robią. To wygląda po prostu dziwnie co najmniej, no ale. Czy tam telefony z klapką nadal są bardzo w modzie, bo albo iPhony, albo jakieś tam stare telefony, czy stare, są nowe, ale na starych systemach telefony z klapką. Bo niektórzy telefonu tam używają tylko i wyłącznie do dzwonienia, więc tak już zostało. Bati, co do Hondy, miałem dwie Hondy piątki. Rozważałem kolejną piątkę, ale tak korci mnie trochę, żeby kupić sobie VTi z B16 pod maską, bo tęsknię za tym silnikiem strasznie. I tutaj was rozczaruję. Co do iPhone'ów. Dlaczego ludzie mają w Japonii iPhony? Ponieważ są one najtańsze. Naprawdę. Tak jak mi Emil mówił, czy Łukasz nawet, kupując telefon w sieci, jakimś Docomo, albo SoftBanku, albo nie wiem, jakiejś tam innej sieci, biorąc sobie abonament z telefonem, najtaniej nas wychodzi w Japonii iPhone. To jest dla mnie abstrakcja, naprawdę. Wszędzie indziej iPhony są horrendalnie po prostu drogie, a tam nie opłaca się kupować telefonu z Androidem, bo iPhone jest tańszy, nie? Ale przynajmniej tam cenowo to wygląda, nie? Czy z tymi majtkami, skarpetkami z automatu to bym tak nie przesadzał. Głównie napoje, no czasami zdarza się jakieś tam lody czy inne duperele, ale. Wiesz co, Bartek? Zmieniłem styl nowych vlogów po to, żeby nie słuchać komentarzy, że są podobne do szafy, bo poprzednie były podobne do szafy. Zmieniłem styl i nadal są podobne do szafy, także. Ja to już kiedyś mówiłem. Przyjdzie ktoś, kto ogląda kogoś innego i powie: Ej, słuchaj, masz podobne vlogi do kogoś innego. Masakra. To też jest Sony XZ. Tak, by the way, co do komentarza Fortialos. H22 jest trochę za ciężki. Silnik do Hondy. Znaczy do Hondy, do Civica, tak?
Wolałbym już B18 wsadzać i turbić go po prostu. Atrakcje dla dzieci jako turysty w Tokio. Wpuścić takiego dzieciaka do takiego, tak jak my byliśmy w Joypolis. Płacisz 4000 jenów i dziecko biega cały dzień i ma zabawę jak Talala, nie? Także no. To jest fakt, no. Wiecie. Każdy ma tam jakieś. Natomiast co mi się podobało, jak kręciliśmy vlogi z Emilem czy z Auspicjuszem, dosłownie chodziliśmy w te same miejsca, kręciliśmy teoretycznie to samo, a tak jak obejrzycie na przykład mojego vloga i vloga Auspicjusza, to dwa różne vlogi, nie? Tu niby jest coś innego, tam jest coś innego. Fajnie to wyszło, naprawdę. Auta jeżdżą jak w Anglii, czyli lewostronny ruch jest w Japonii. No, ale jednak chciałbym zauważyć, Dymek, że K20 jest trochę droższy niż B18. To zdecydowanie. No, godzina Polo Polska jest. 22:40. Ja w Japonii już wróciłem. A szkoda, żałuję strasznie. No, ale niestety. Co masz na myśli przez całodzienne biegi? Bo nie bardzo rozumiem Kidler, jeśli chodzi o japońskie dzieci. Wiecie co, toalet japońskich nie kręciłem, bo ten temat już był tyle razy przerabiany. Jest tego tyle na YouTubie, że po prostu mi się nie chciało powtarzać znowu tego samego. Datsuna Fair Lady. Jeżeli miałbym wybierać Datsun Fair Lady z tych dwóch, zdecydowanie. A co do aut hybrydowych, w ogóle najwięcej chyba jeździ tam Toyoty. Toyota strasznie w ogóle. Dotarło do mnie, jakim ogromnym koncernem jest Toyota, jak pojechałem do Japonii. Gdzie. No, ta oni tam mają kilka marek swoich, bo jest ta Toyota Crown, która robi te Toyoty tam dla taksówek, coś tam jeszcze. I parę innych rzeczy jeszcze, także. Jest tego wow. Naprawdę sporo, nie? Parcie na szkło w barze? Czy ja wiem? Łukasz jest spoko. Czy u niego z tymi vlogami to było tak, że on to zaczął robić dla siebie i dla znajomych, bo za dużo znajomych go pytało o pewne aspekty techniczne odnośnie Japonii. Potem zebrało się trochę tych ludzi, no i teraz już tam kręci po swojemu. Podoba mu się to, jest fajnie, nie? Następny wyjazd za jakieś 2 miesiące, taki krótki, 3-dniowy. Także prawdopodobnie południe Anglii zobaczycie. Zasięg jest naprawdę dobry. Obłożenie zasięgu jest naprawdę obłędne. Natomiast jeżeli chodzi o internet mobilny, jest porażka. Naprawdę. My narzekamy w Polsce na internet, ale jest to dużo lepiej niż tam. Najwięcej co internetu możemy mieć to 7 giga miesięcznie i to jest wszystko. I to jest wszystko, a potem nam po prostu lejek, zwalniają nam internet i koniec, nie ma, nie? My mieliśmy taki internet no limit, za niego zapłaciliśmy chyba 600 zł za 2 tygodnie. On w teorii był no limit, w praktyce trzeba było się pilnować, żeby tam nie przekroczyć chyba 2 giga czy 3 giga dziennie, żeby nie przyblokowali na lejek, ale spoko, dawał radę. Czy pogodę mieliśmy w ogóle super?
To w niedzielę, jak już pojechaliśmy na zakupy, tam to makihabarę robiliśmy z Darkiem i tak dalej, to zaczynało trochę kropić, natomiast przeszło i ogólnie pogoda, cały wyjazd była fantastyczna. Nawet grama deszczu. Chwilami to było tak, że w krótkim rękawku można było biegać. Także naprawdę, naprawdę było spoko. Prezydent Japonii? Premier, no to wiem, ale o prezydencie nic nie słyszałem. Zresztą tam prezydent, nie wiem, czy w ogóle istnieje, czy jak prezydent, a jeżeli istnieje, to jest wart tyle, co nic w tym kraju. Właśnie wiem, że jest Crown, ale jest jeszcze kilka innych marek Toyoty. W ogóle jakaś marka się nazywa Toyopet, a nie Toyota, więc w ogóle. Co do połączeń, zaraz wam powiem, jakie są ceny roamingu, tylko wejdę w SMS-y. Trollololo. Bezpłatne odbieranie SMS, wysłanie SMS-a złoty 50. Połączenia wykonane 10 zł, połączenie odebrane 5 zł. Transmisja danych 3,60 za 100 kB. To jeżeli chodzi o ceny. W Polsce naprawdę ten internet, jeżeli chodzi o ofertę dla Polaków, naprawdę jest dobry. Nie mamy na co narzekać. Widziałem R34, widziałem R32 i widziałem R35 GTR-a. Także właśnie mikrobusikiem nie miałem okazji się przejechać, ale spoko. Plan na następny wyjazd do Japonii jest taki, że będę miał już wyrobione prawo jazdy według tej konwencji genewskiej całej, czy wiedeńskiej. Genewskiej chyba jest potrzebne. Także będę mógł sobie sam wypożyczyć auto i gdzieś tam pojechać. I na pewno Ebisu Circuit będą pozdrowienia, nie? Autobusami nie wiem, bo autobusami akurat nie jeździłem, ale w pociągach w godzinach szczytu jest tragedia. My raz trafiliśmy na powrocie do domu, tam z Łukaszem się pożegnaliśmy, czy od niego wracaliśmy jakoś, czy z nim gdzieś, mniejsza z tym. Ale na tej stacji Ikebukuro, czyli stacji obok nas, tam 2 km jest, nie chciało nam się iść pieszo, więc pojechaliśmy tym pociągiem. No i stoimy na dworcu, czekamy na peronie i nagle podjeżdża pociąg za nami. Zatrzymał się. Się okazało, że to był pociąg w tą samą stronę, co my jedziemy, tylko że tam były jego ostatni, na Ikebukuro był jego ostatni przystanek. I wszyscy ludzie, którzy tym jechali, wysiedli z tego pociągu i razem z nami wsiedli w ten, co przyjechał. Jesus! Stałem na dwóch palcach u nogi cały przystanek, nie? Masakra. Reakcja na PL to już mówiłem, no. Oni dla turystów są super. Dla turystów. I dziwią się w ogóle, bo dla nich Polska to jest, wiecie, drugi koniec świata, nie? Jak słyszą, że uuu, Turandudysko! Jest goj! I Warsaw, Warsaw. Robert, to są głównie europejskie. Jakieś tam G-klasy pościągane z Europy, czy jakieś tam Porszaki. I normalnie są z kierą po lewej stronie. Także można czymś takim jeździć. Motocykli bardzo niewiele, szczerze mówiąc. Lot trwał 10-15 do Polski. A co do jeszcze tego pytania na temat pracy, czy mógłbym tam pracować? W typowej japońskiej firmie raczej nie, bo ja nie jestem typem człowieka, który potrafi działać w grupie bez odzywania się i bez wychylania, bo mam dużo swoich pomysłów. A to jest tam bardzo nietolerowane, że tak powiem, w społeczeństwie. Więc. Co do Sciona, nie wiem, czy należy do Toyoty, ale bardzo możliwe, że to jest też Toyota.
bardzo mało, że tak powiem, billboardów jest w języku angielskim. Większość jest tam w kanji, hiraganie. Z porannym kacem. Z porannym kacem przyzwyczaiłem się przez te kilka dni. Co do bezpieczeństwa, nie było miejsca, w którym czułbym się jakoś niepewnie. Naprawdę. Jest to chyba jeden z najbardziej bezpiecznych krajów na świecie i ciężko w ogóle, żeby ktokolwiek coś ukradł nawet. Miasto w nocy czy wygasa? W weekendy widać imprezujących Japończyków. Jeżeli chodzi o billboardy, świecą. Nadal świecą. Natomiast okolice tej trzeciej w nocy są pustki straszne. Dopiero ta piąta, jak już się zaczynają tam imprezy kończyć, bo imprezy 4:30, 5 się kończą, i zaczynają jeździć pierwsze pociągi, no to cała ta rzesza z klubów wybywa i leci na pociąg, no to coś tam widać. I tych nawalonych Japończyków, którzy wtedy już zaczynają zachowywać się jak zwierzęta. Natomiast ta druga, trzecia w nocy to jest dość pusto w tym, nawet w tym Tokio, nie? No, wiecie co, z tym Patronite'em to jest tak, że może by mi założył, ale no nie odczuwam na razie takiej potrzeby, nie? No, pora spać, zaraz, znaczy spać, zaraz idę jeszcze montować vloga jednego z Japonii. Najlepsze auto, jakie widziałem w Japonii, no to było w tym muzeum. Zdecydowanie, w tym muzeum. No i był taki moment, jak byliśmy w autobaksie tego samego dnia. Takim czarnym GTR-em gościu podjechał. Nie zdążyłem go nagrać, bo przejechał. Potem jak wyszliśmy z autobaksa, to on wychodził. I idziemy już z Darkiem i tak słyszę, ktoś odpalił auto. I taki pomruk był tak głośny i donośny. Mówię, Darek, to jest ten GTR. Biegnę, patrzę, faktycznie. Ale gościu pojechał nie tym wyjazdem, którym chciałem i też go nie zdążyłem złapać. Niestety. Co do strefy czasowej, bardzo szybko się przestawiłem. Mi się wydaje, że jest to związane też z tym, że no, u mnie specyfika pracy jest jaka jest. Czasami się jedzie w nocy, czasami w dzień. Czasami trzeba się przestawić dość szybko na spanie w dzień i spanie w nocy i spanie kiedy można. Więc tam potrzebowałem tak naprawdę jednego dnia i dzisiaj też w sumie już funkcjonuje normalnie. Rano się jeszcze obudziłem o tej czwartej, ale a mam też na to swoją taktykę, tak? Żeby przed lotem zawsze się noc zmęczyć, żeby w samolocie spać. Pomaga. Nie, nie. 2 miesiące to ja teraz będę z busem funkcjonował zaraz. Nie wiem, czy oni mają tam minimalne wynagrodzenie. Co, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to musielibyście do Emila na kanał zajrzeć. Znaczy teraz nie zajrzycie, bo mu zablokowali. Ale on tam miał taką serię Pracuj w Japonii. I tam razem z takim chłopakiem, jego kumplem się wypowiadali na temat pracy. Ale te 160-200 tysięcy jenów idzie zarobić. Także myślę, że no, trochę tak jest, że busiarza różnica czasu nie obchodzi, nie? Bo my przeskakujemy w tych. Są też takie, co mają i po 7% piwa, nie? Procentowo to jest tak jak u nas w zasadzie. Nie ma różnicy. Smakowo, co kto lubi, nie? Odblokowali mu już? Bo nawet nie wiem, Mateusz. Aż to sprawdzę zaraz. Jeżeli chodzi o marki, o co pytasz? Czy marki spożywcze, czy marki samochodowe? Bo to też. Bo to też różnica. Jeżeli chodzi o marki ogólnie spożywcze, Santory. Co tam jeszcze jest oprócz Santory? Sapporo to chyba też. No, Asahi i Santory to są dwie największe marki. Trasę jadę na. No, na 2 miechy jadę. Może nawet trochę dłużej. Zobaczymy.
Także nie będzie dummy vlogów przez jakiś czas. Wrócą te wasze ukochane daily vlogi. Nie no, u mnie jest nadal chyba... Konto zamknięte niestety. Taka lipa. Tak, tak, ale teraz nam zamknęli kanał o Japonii, nie? W ogóle abstrakcja. To jest taka abstrakcja, że ja pierdykam. Ja rozumiem, że ktoś się może, no, za przeproszeniem, dopieprzać, bo tego inaczej nie można nazwać, że ktoś się może dopieprzać do tego, że no on tam o Korei mówi tak, czy siak, czy inaczej. Kwestie kontrowersji różne są. Natomiast na tym kanale o Japonii to już... To już nie wiem, czego się tam przypierdzieli, nie? No ale no, tak to właśnie jest, co tu dużo mówić. Dummy Vlog nazwa mi się podoba. Logo też mi się podoba. Myślałem nad nim długo, a w końcu wyszło takie proste dość i w miarę fajne. Zestaw JDM. Chyba więcej skyline'ów widać na ulicach, jeżeli o to chodzi. A na co do zestawu JDM, R34, Evo 9, RX7 FD, Integra Type-R. Nawet wolę Integra od S2000, bym powiedział. Subaru może niekoniecznie, ale na pewno jeszcze Supra właśnie. Nie wiem, co tam jeszcze. Live za 4 minuty kończymy, także... Pani na róże, dajcie spokój w ogóle. O Kubie? A, o Kubie w sensie o kraju. No, przejechałbym się, tylko zanim ja tam trafię, to tam, wiecie, już teraz jak Castro, że tak powiem, skończył swój żywot, to tam się dużo zmieni. Zostanie wszystko zamerykanizowane i tyle z tego będzie, nie? Także tyle w temacie. Znaczy, mam świra na punkcie Japończyków. Tyle. Nie, jest mniej skrupulatna niż na Okęciu, ale kontrolują. Jak wracałem, miałem taką przygodę, że zapomniałem nożyczek przełożyć z plecaka z gadżetami do GoPro do walizki. No i tam mi przejrzeli całą elektronikę, kazali im to otworzyć. A pani się pyta, czy może otworzyć? Ja mówię, proszę, znalazłam nożyczki. A ja mówię, dobra, wiem, nie wolno, okej. No i ja, jak to Japonka, nie? Że ona przeprasza, przeprasza, nam musi zmierzyć, zmierzyła. Przeprasza, ale ja tego nie mogę wziąć na pokład. Ja mówię, dobrze, niech pani to wyrzuci po prostu, nie? No dobrze, ale czy na pewno mogę? Przepraszam, przepraszam. I po prostu masakra, nie? Japonia. Rodzice oglądali twardo, bo wiecie, w sumie tak najszybciej wiedzieli, co się u mnie dzieje, bo my przez telefon za bardzo nie gadaliśmy. Z tego względu, że nawet nie było kiedy. Różnica czasowa była taka, że to tak ciężko było to zgrać. A tak przynajmniej mama wiedziała, że wszystko u mnie okej. Twardo tam oglądali. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, to jeszcze będzie trochę z wyjazdów. Na pewno będzie. Będzie Anglia, może będzie Szkocja, ale to jeszcze nic pewnego. Będzie taki wyjazd jeszcze tam w stronę Bałkanów możliwe. I bardzo chciałbym, cholernie chciałbym, żeby była jeszcze raz Japonia, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Jak się poukłada to wszystko finansowo i tak dalej, nie? Bo jednak te zęby mnie też sporo szarpną. A sprzętu też chciałbym trochę dokupić, bo chciałbym zacząć, tak powiem,
tworzyć trochę bardziej ambitne produkcje też. Hondy właśnie bardzo mało tam jest. Widzieliśmy z Łukaszem tą Integrę. I tyle. Naprawdę mało tam jest Hond. S2000 to rzadko kiedy można było spotkać. Mam hobby poza YouTube'em, tylko ostatnio nie mam na to czasu. YouTube pochłonął mi po prostu wszystko, nie? Moja praca zajmuje mi tyle czasu, dodatkowo YouTube, ale UFO tam nie widziałem ani jednego. Natomiast jeszcze tak na koniec wam powiem, że no w planach jest trochę ograniczenie vlogowania w tym roku, z tego względu, że chcę się wziąć na poważnie za angielski. No i na poważnie za jeszcze parę innych spraw, także muszę trochę ponadganiać. A co do gimbala, nie opłaca się gimbala do GoPro kupować, ponieważ wydam na takiego gimbala 1500 zł, a za 2500 mam gimbala do Alfy, nie? Zujna Crane'a, więc... A, jeszcze jeden mit! Bo dużo ludzi twierdzi, że nie ma grubych Japonek. Są grube Japonki. Jest ich mało, ale są grube. Zdarzają się nawet bardzo grube Japonki. Także to jest mit, że nie ma grubych Japończyków. Są, tylko że po prostu mniej. Wasabi próbowałem. Smakuje. Mój. No, ja też zaraz spadam spać. Natomiast jeszcze a propos tego pierwszego filmu na YouTubie, szczerze nie pamiętam. Pierwsze moje filmy, jakie tworzyłem, to były na Vimeo. Zajarany byłem wtedy driftingiem i chciałem być jak Abid Wilkerson. Nawet mi to prawie wychodziło, ale nie do końca. Czy TV Trackersi. Monsterek w miarę dobry, ale no, było dużo rzeczy, dużo lepszych. Natomiast muszę wam powiedzieć, że już cholernie tęsknię. Naprawdę. Także czekam do następnego wyjazdu. No i co? Ja lecę montować vloga. Miło się bardzo z wami gadało. Ale trzeba zapierdzielać. I robić swoje. Także... Czemu sobie sprzętu? Rafał, ponieważ hajs. Ja tam wydałem dużo więcej niż planowałem, a wiem, że czekają mnie zęby i nie mogę hardkorowo jakoś tam szastać, nie? Z Japonii jestem zadowolony na 300%. Był jedyny wyjazd, przy którym naprawdę prawie się popłakałem, jak miałem wracać, także... Co do pasji, to głównie filmy. Poza tym mam jeszcze hobby, takie jak... Właśnie. Manga, o, jak anime, hokej, chociaż ostatnio mecze to tylko oglądam wyniki, na bieżąco śledzę, bo nie mam czasu meczu obejrzeć. No i tyle. Dobra, ja się z wami żegnam, słuchajcie. Na dzisiaj to tyle. Dobrej nocy wam życzę. I też lecę robić swoje. Także trzymajcie się i na razie.